Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiejszy film otwiera nową serię filmów dotyczących nauki logicznego myślenia, tak to sobie nazwijmy. No i już tłumaczę, o co chodzi. Postanowiłem, że pewne filmy, które będę wrzucał tutaj na kanał, będą takimi, powiedzmy, analizami różnych wywiadów, wypowiedzi, no ogólnie tego, co jest dostępne gdzieś tam w sieci. I z tych różnych właśnie materiałów będziemy sobie wyciągali no najczęściej błędy logiczne, błędy w rozumowaniu, które towarzyszą no, nam wszędzie, gdzie się tylko nie ruszymy praktycznie. Znaczy ludzie przez to, że zdolność logicznego myślenia, którą każdy no, powinien gdzieś tam sobie mieć, ta zdolność, ludzie są pozbawieni po prostu tej zdolności i bardzo łatwo dają się manipulować, bardzo łatwo dają po prostu sobie wciskać kit. No i ja uważam, że fajnym pomysłem jest taki, powiedzmy, trening, bo jednak trening, praktyka, czyli jakieś tam osłuchanie czegoś da odpowiednie narzędzia, to znaczy wyostrzy pewne odruchy, wyostrzy w nas pewne reakcje, kiedy ktoś będzie starał się w nielogiczny sposób coś nam wcisnąć, kiedy argumenty przedstawiane przez kogoś będą po prostu obarczone jakimiś błędami logicznymi, my będziemy mogli sobie to wyłapywać i dzięki temu nie damy sobie wciskać kitu, bzdur i tak dalej. Więc zachęcam Was do oglądania wszystkich filmów tej serii. Będą się pojawiały co jakiś czas na kanale. Dzisiaj pierwszy z nich. Po prostu pewne rzeczy przeanalizujemy i mam nadzieję, że dzięki temu ja i Wy skorzystacie na tym, że poprzez szlifowanie, poprzez praktykę uda nam się logiczne myślenie w nas gdzieś tam wzbudzić na tyle, żebyśmy nie dawali się nabierać na różne manipulacje. Także zapraszam serdecznie do obejrzenia tego odcinka. No dobrze, przeanalizujemy sobie dzisiaj pewien fragment rozmowy programu, właściwie Skandaliści, programu, który był wyemitowany na Polsacie 5 lat temu. Prowadząca Agnieszka Gozdyra, a gościem programu był Jerzy Zięba. No i tutaj od razu chciałbym wyjaśnić, że ja w żaden sposób nie neguję bądź nie opowiadam się za tym, co oferuje Jerzy Zięba, to znaczy cała jego działalność, jak wiadomo, kontrowersyjna dla niektórych nie, jest mi, powiedziałbym, obca i w ogóle nie chciałbym w żaden sposób zajmować jakiegokolwiek stanowiska, jeżeli chodzi o tą osobę i o jej działalność. Mnie interesuje rozmowa. Na początku wymienimy sobie kilka podstawowych błędów logicznych, które zostały tutaj przez panią Gozdyrę popełnione, no w celu właśnie tego, żeby zmanipulować odbiorem tego. Niestety, ale jeżeli nie będziemy uzbrojeni w odpowiednią czujność, no to bardzo, bardzo łatwo możemy być podatni na tego typu manipulacje. No a tak jak powiedziałem na wstępie, ja bym chciał stworzyć taką serię właśnie takich filmów, takich analiz, żeby nie dać sobie wciskać kitu po prostu, nie? A pani Agnieszka Gozdyra w tym fragmencie, w tym programie, no, kit chciała wcisnąć. No i podczas tej rozmowy znajdziemy niestety kilka błędów logicznych, które są zdefiniowane w następujący sposób. Mamy argumentum ad baculum, to jest argument odwołujący się do kija, tak zwany pozameryteryczny sposób argumentowania, polegający na grożeniu dyskutantowi przykrymi konsekwencjami nieprzyjęcia danej tezy, przy czym zabieg ten ma na celu nie przedstawienie jej logicznych następstw, lecz wywarcie presji na rozmówcy za pomocą emocji. Będziemy mieli również do czynienia z argumentem wymierzonym w osobę, czyli ad personam. Jest to pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym dyskutant porzuca właściwy spór i zaczyna opisywać faktyczne lub rzekome cechy swego przeciwnika bądź jego dokonania. Argumentum ad populum. Pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym mówca odwołuje się do gustów, upodobań i przesądów tłumu, bazując na egoizmie narodowym, instynktach, stereotypach czy uprzedzeniach.
Retor próbuje w ten sposób pozyskać lud do swojej tezy. Kolejne, co będziemy tutaj mogli wyciągnąć z tej rozmowy, to argumentacja pozorowana, fałszywy trop, tak zwana dywersja, czy też z angielskiego red herring, kiedy będziemy widzieli próbę zmiany tematu poprzez wskazanie, że o wiele ważniejszy jest jakiś inny temat. No i tendencyjna interpretacja, z angielskiego tak zwany strawman, czyli ho-ho, wypaczenie myśli oponenta i przedstawienie jego argumentu w taki sposób, aby łatwo się było z nim rozprawić. To jest takie budowanie swojego argumentu i atakowanie go, nie? Takie często się mówi atakowanie chochoła. Argument do autorytetu, to też zobaczymy. I twierdzenie, że teza jest prawdziwa tylko dlatego, że jakiś autorytet tak twierdzi. Błąd niewiedzy, niezrozumienie czegoś i z tego powodu założenie, że nie jest to prawdą. Celowe irytowanie przeciwnika, czyli wyprowadzanie oponenta z równowagi. Można to uczynić na wiele sposobów, prowokując do złości poprzez niesprawiedliwe oceny, używając obelg, insynuacji, zachowując się bezczelnie. Szczególnie łatwo doprowadzić oponenta do irytacji, spierając się na tematy błahe, nie dotyczące istoty sporu. Dobrą taktyką obliczoną na rozzłoszenie przeciwnika jest również nudzenie, wielokrotne powtarzanie się, wtrącanie licznych dygresji. No i szczególnie to wtrącanie licznych dygresji będziemy obserwować w czasie tej rozmowy. Czarny lub biały to jest sprowadzenie sytuacji do wyboru pomiędzy dwoma możliwościami, podczas gdy faktycznie istnieje ich o wiele więcej. Pochodzenie, założenie, że coś jest dobre lub złe tylko na tej podstawie, skąd lub od kogo to pochodzi. Błąd strzelca wyborowego, wybranie tylko tej części danych, która potwierdza argument, albo dopasowanie jakiegoś wzorca do swoich założeń. No i to mniej więcej zobaczymy podczas tej rozmowy. No to zaczynamy. Zacznijmy od tego pytania właśnie, kim pan jest tak naprawdę? Od razu leci ad personam, skupiamy się na osobie, a zanim za ad personam będzie odwołanie do autorytetu oraz argumentacja opierająca się o pochodzeniu, oczywiście fałszywa, zła argumentacja. Jestem obywatelem Polski, zajmuję się sprawami zdrowia i tyle. Dlaczego się pan zajmuje sprawami zdrowia, nie mając to, co powiedziałam, wykształcenia medycznego? No, czyli tak jak sobie powiedzieliśmy, od razu jest uderzenie w autorytet, od razu jest uderzenie w pochodzenie, no i od razu ad personam. Kim pan jest, a skoro pan nie jest tym, a tamtym, no to dlaczego pan mówi o zdrowiu? A od kiedy wykształcenie medyczne jest konieczne do tego, żeby mówić ludziom, żeby dobrze się odżywiali, stosowali suplementy? No nie, pan mówi właściwie coś więcej. Pan mówi coś więcej, niż żeby się ludzie dobrze odżywiali. A co mówię więcej? Dlatego... W pierwszych 30 sekundach filmu już pani Agnieszka Gozdyra zdążyła przedstawić naprawdę bardzo wyszukaną argumentację. Zobaczymy, co będzie dalej. Dlatego, że może zróbmy takie coś, że ja rozumiem, że zwiastun, który był puszczany, zanim ten program był do tego, żeby sprowadzić ludzi, widzów, i to fajnie jest, bardzo dobrze się tak stało. No ja wiem, pan lubi widzów i pan lubi dużo lajków na Facebooku. Nie, proszę pani, ja lubię... No i celowa irytacja, próba wyprowadzenia z równowagi i wrzucanie czerwonego śledzia tak zwanego, jakiegoś fałszywego tropu, już jest mówienie o lajkach jakichś i tak dalej. Jest to kolejna właśnie, kolejny przykład manipulacji, no i prowadzenia tej rozmowy po prostu na takie tory, żeby jak najbardziej móc zdyskredytować rozmówcę, w tym przypadku Jerzego Ziębę. Wiele zwiastun osób nie mówił prawdy, w tym zwiastunie było mnóstwo kłamstw, ale od tej pory już mówmy sobie prawdę. Właśnie, mówmy prawdę, więc kim pan jest? Kolejny raz ad personam, kim pan jest, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. No nie ma znaczenia, bo trzeba się przyjrzeć teraz temu, co przedstawia ten człowiek, a nie kim on jest, prawda? Tak jak powiedziałem, jestem osobą, która jest zainteresowana zdrowiem. To tak jak tak jak państwo. No, tak jak państwo, klasyczne odwrócenie się w stronę widowni, czyli ad populum, odwołanie się do widowni, takie próba tak zbudowania tak zwanej więzi z widownią, żeby mieć widownię po swojej stronie, nie? 20 z górą lat. Robię to już od 20 z górą lat. Jestem autorem tych dwóch książek. Ale jakie ma pan kompetencje, żeby pisać o zdrowiu i mówić ludziom, jak powinni żyć, żeby żyli w zdrowiu? No i tu jest znowu ta kwestia pochodzenia, czyli znowu prowadząca próbuje z uporem maniaka
narzucić tą błędną logikę, że skoro nie ma wykształcenia medycznego, no to dlaczego w ogóle mówi o zdrowiu? No i na ironię, jakbyśmy już porzucając, już nawet pomijając te błędy logiczne, których całą masę do tej pory popełniła pani Agnieszka Gozdyra, odwołanie do autorytetu i ta argumentacja tego pochodzenia i tak dalej, to gdybyśmy chcieli być uszczypliwi, no to moglibyśmy zapytać pani Agnieszki, dlaczego, skoro z wykształcenia jest polonistką, jak sobie przeczytamy jej życiorys, zajmuje się dziennikarstwem, nie? Mało tego, jak już jesteśmy przy zdrowiu, o którym tutaj pani Agnieszka tak podkreśla, jak to jest, że się zajmuje Jerzy Zięba zdrowiem, on nie ma wykształcenia medycznego. No słuchajcie, Adam Niedzielski, obecny minister zdrowia, z wykształcenia jest ekonomistą, a zajmuje się zdrowiem. Ciekawe, co na to by powiedziała pani Agnieszka Gozdyra. Ja nie mówię ludziom, jak powinni żyć, żeby żyli w zdrowiu, w sensie takim, że ja udzielam porad jakichkolwiek medycznych, tak jak było w zwiastunie, bo tego pani nigdy nie słyszała. Natomiast przez wiele, wiele lat zbierałem materiały dotyczące właśnie zdrowia człowieka i ja te materiały opisałem w obu książkach. Myśląc o tym, że są to książki, które zawierają tylko informacje, no natomiast ludzie zaczęli stosować to i mówi pan, jakoś dobrze im to idzie. To muszę sięgnąć po te książki, w których mówi pan, że nie zawiera pan żadnych porad, w których pisze pan, że sama witamina B3 pokazuje zupełnie nieznane lekarzom oblicze, gdzie pisze pan, że na temat witaminy C w leczeniu choroby nowotworowej można napisać się całe tomy, że witamina C podana dożylnie jako askorbinian sodu w dużych ilościach ma działanie niszczące komórki nowotworowe. Znaczy wybaczy pan, ale udziela pan tutaj bardzo konkretnych porad. To nie są porady. Tutaj jest próba już całkowicie zniekształcenia tej argumentacji w taki sposób, żeby jak najbardziej starać się o wywarcie wrażenia na oglądających tą rozmowę, że faktycznie Jerzy Zięba coś tam komuś radzi. No i Agnieszka Gozdyra czyta coś, co faktycznie nie jest poradą, na siłę próbując wywrzeć takie wrażenia. Jak leczyć nowotwór? Pisze pan o tym, że witamina porady. C... Nie. Ja informuję. No i tutaj znowu próba właśnie irytacji, czyli nie i ja wiem swoje, ja tutaj panu pokażę i tak dalej, nie? Bardzo nieprofesjonalnie. Przepraszam bardzo, ja informuję tutaj czytelników, że takie jest działanie witaminy C. A na jakiej podstawie pan o tym informuje? No na podstawie badań, które były przeprowadzone, na podstawie doświadczeń lekarzy, którzy stosują to już od wielu, wielu lat. To jest już stara historia. To ja się stosowanie witaminy C we wlewach dożylnych w przypadku chociażby choroby nowotworowej stosowane już od ponad 50 lat. Dobrze, zapytaliśmy o zdanie lekarzy i teraz właśnie w takim... No i tutaj jest klasyczne odwołanie do autorytetu. Agnieszka Gozdyra będzie wyciągała asa z rękawa. Na razie takie przygotowane wypowiedzi lekarzy. Co oni o tym sądzą? Jeszcze raz, pan nie ma wykształcenia medycznego, twierdzi, że... Podkreślenie znowu tego, żeby wywrzeć znowu to wrażenie na widzach, tak, że on nie ma wykształcenia medycznego, no ale to już mówię, to już sobie możemy wsadzić między bajki, no bo przypomnę, pan minister zdrowia Niedzielski nie ma wykształcenia medycznego, a jest ministrem zdrowia, a z wykształcenia jest ekonomistą, więc gdybyśmy właśnie mieli w taki sposób podchodzić do sprawy, no to jakim cudem on w ogóle jest na stanowisku ministra, no ale to jest tylko dygresja, oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, o czym jest ta rozmowa, czyli to, z czym przychodzi, to, o czym tam napisał w książkach, no jest dobre czy złe, no to chyba na tym miał polegać ten program, na rozstrzygnięciu tego. No oczywiście nie polega na tym, tylko w rzeczywistości poprzez jawną manipulację w wykonaniu prowadzącej stara się tutaj go zdyskredytować. Witamina C ma takie zastosowanie, trzech lekarzy z poważnymi bardzo tytułami naukowymi. Co na ten temat? Podkreślenie trzech lekarzy z poważnymi bardzo tytułami naukowymi, znowu to odwołanie do autorytetu po raz 10 chyba już w trakcie trwania tej rozmowy. Temat sądzą, posłuchajmy i Państwo też zapraszam.
Nie ma badań, które by potwierdzały jakieś dobrodziejstwo witaminy C w dużej ilości. Tym bardziej dobrodziejstwo wobec chorób nowotworowych czy różnego rodzaju innych schorzeń. Nie ma takich badań naukowych, jeszcze raz to powtórzę, nie ma czegoś takiego. Co więcej, bardzo duże ilości witaminy C mogą prowadzić do kwasicy cewkowej, czyli w konsekwencji do pewnego rodzaju kwasicy metabolicznej, której najprostszym tylko sygnałem czy objawem będzie kamica, na przykład nerkowa. Dosyć charakterystyczny objaw przy bardzo dużym nadużywaniu tej witaminy C. Ci wszyscy, którzy mówią o jakiejś medycynie niekonwencjonalnej, o medycynie nieakademickiej i alternatywnych sposobach leczenia, są w głębokim błędzie. Medycyna jest tylko jedna, albo coś leczy, albo nie leczy. Bo czarne lub białe, no to tutaj właśnie pan doktor Sutkowski powiedział, że albo medycyna leczy, albo nie leczy, albo czarne, albo białe, prawda? Więc kolejny błąd logiczny, tym razem w wykonaniu pana doktora. Nie ma metody pośredniej i nie ma sposobu pośredniego. Można by tutaj jeszcze taką jedną rzecz przywołać. Jest to tak zwana fałszywa dychotomia, czyli taki fałszywy wybór dajemy, prawda? Że coś jest, coś leczy albo nie leczy. Nie ma nic pośredniego, są tylko dwie możliwości, nie? To jest oczywiście też błąd logiczny, nie? Nie jest to oczywiście poprawna merytorycznie argumentacja, no ale jak widać praktykowana przez autorytety, więc pewnie jest poprawna. Wiele osób naiwnie myśli, że przyjmując witaminę C, w tej chwili nawet dożylnie, może, nie wiem, przyspieszyć zdrowienie w chorobach nowotworowych. To jest nieprawdziwa informacja. To jest informacja, która może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a osoby, które tego rodzaju terapię promują, powinny być stawiane przed sądem, dlatego że takie osoby bardzo często naciągają ludzi. Wiele osób, które mają choroby przewlekłe, sięga po witaminę C. Pamiętam dziecko, które miało zespół uszkodzenia nerek. Rodzice uwierzyli w te cudowne terapie, odstawili inne leki. Doszło do bardzo ciężkiego zaostrzenia choroby podstawowej, a więc to jest właśnie to największe, moim zdaniem, niebezpieczeństwo. Ktoś sięga po tak zwaną terapię alternatywną czy niekonwencjonalną i przerywa leczenie klasyczne, to, które ma udowodnione efekty, najczęściej dochodzi do bardzo poważnych następstw. W medycynie tej onkologicznej to jednak wiedza i tak zwana medycyna spersonalizowana, która opiera się w tej chwili na wyjątkowo dokładnym patrzeniu na przykład na genom pacjenta, na geny komórki nowotworowej. No raczej tutaj moim zdaniem jest przyszłość medycyny. Wiara w cuda, wiara w to, że coś, jakiś tam roztwór wyleczy raka. No, zdarzają się samodzielne wyleczenia nowotwora raz na 10 milionów danego nowotworu, no ale to trudno na to liczyć jako na skuteczną metodę terapeutyczną. Należałoby przeprowadzić jakieś tam badania, no, z grupą kontrolną, z grupą w cudzysłowie dla innego typu terapii, inną witaminą i tak dalej. Ja na razie nie mam danych, które by na stole, w moim głowie i w moim doświadczeniu medycznym, na przykład czy witamina C leczy nowotwory u dzieci. Nie istnieje coś takiego. No tutaj w wypowiedzi ostatniego lekarza błąd niewiedzy, czyli on nie ma danych, więc nie zapoznał się z czymś, nie wie czegoś, więc na pewno jest to nieprawdziwe, nie? No ale dobrze, jeszcze jedna rzecz, która może podsumować, to już taka moja dygresja, podsumować te trzy wypowiedzi tych lekarzy. To jest artykuł, który znajdziemy na stronie Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Artykuł dotyczy właśnie tego, o czym tutaj była mowa, o dużych dawkach witaminy C. No i moi drodzy, czytamy coś takiego, że od lat 70. ubiegłego wieku badano, czy duże dawki witaminy C mogą mieć zastosowania w leczeniu nowotworów. Badania laboratoryjne wykazały, że duże dawki witaminy C mogą spowalniać wzrost i rozsiew komórek raka prostaty, trzustki, wątroby i innych rodzajów komórek nowotworowych. Więc to tylko dygresja, bo oczywiście ja nie chcę tego rozwijać, ale no okazuje się, że jest to sprzeczne, to co przeczytaliśmy sobie na tej stronie Ligi Walki z Rakiem, że jest to sprzeczne z tym, co tutaj ci lekarze mówili, nie? No to tylko taka dygresja, lecimy dalej. Profesorowie medycyny mówią nieprawdę, a pan mówi prawdę? No wychodzi na to, że tak.
To są prawdziwi skandaliści, tak. O. No tak. Tak, profesorowie oczywiście. Z tytułami naukowymi. No, ale znowu, profesorowie z tytułami naukowymi, czyli autorytet niepodważalny, nieważne jakie są fakty, ważne, że to są profesorowie z tytułami naukowymi. Pani profesor Januszewicz, profesor Grzesiowski, doktor Michał Sutkowski, to są skandaliści. Tak, to są skandaliści, dlatego że wszyscy panowie, którzy tutaj wystąpili, wykazują się brakiem wiedzy na temat tego, w jaki sposób działa w przypadku choroby nowotworowej i nie tylko choroby nowotworowej, witamina C. A pan inżynier górnictwa... Pan inżynier górnictwa, czyli znowu niezwiązane z argumentem, czyli znowu atak na osobę. Mówi profesorom medycyny, że oni są skandalistami i kłamią, tak? Kłamią autor, ludziom. Autor, nie inżynier górnictwa przede wszystkim. Mówmy prawdę, powiedziałem. Ja nie jestem inżynierem górnictwa. Właśnie chciałabym. No tego zacznijmy. Ja nie jestem inżynierem. Znowu próba irytacji, czyli te wtrącania takie. No właśnie chciałabym. To jest oczywiście taktyka mająca na celu wyprowadzenie z równowagi. Górnictwa. Czyli jakie pan ma wykształcenie? Ja jestem inżynierem mechanikiem. Inżynierem mechanikiem. Tak jest, a nie inżynierem górnictwa. To jest jedna sprawa. Nadal nie lekarzem. Jest... Nadal nie lekarzem, no a Adam Niedzielski, minister zdrowia, jest też ekonomistą, też nadal nie jest lekarzem, a jest ministrem zdrowia. I tak moglibyśmy się przekrzykiwać, ale znowu to nie ma znaczenia. W przeciwieństwie do panów, którzy się wypowiadali. Jeszcze raz powtarzam. Ja jestem autorem książki, w której zebrałem doświadczenia, prace naukowe w wielu przypadkach. No i tutaj jest też kluczowe, że Jerzy Zięba, nie wiem czy taka jest prawda czy nie, no ale jego argumentacja w tym momencie opiera się na tym, że on nie wychodzi z jakimiś rewelacjami dotyczącymi dawek witaminy, dużych dawek witaminy C czy tam innych rzeczy. On argumentuje to, z czym tutaj przychodzi, no w ten sposób, że opiera się o jakieś badania naukowe. Czy faktycznie on posiada te badania, czy nie, czy są to jakieś rzetelne informacje, czy nie, nie wiemy tego, no ale chodzi o to, że on w żaden sposób nie robi tego, co jest mu nieudolnie przez Agnieszkę Gozdyrę zarzucane. Agnieszka Gozdyra poprzez te wszystkie sztuczki manipulacyjne, poprzez erystykę, którą tutaj stosuje, stara się zdyskredytować Jerzego Ziębę jako osobę, a nie to, z czym on przyszedł. Na co dowodem jest to, że atakuje go personalnie, przerywa mu, próbuje go wyprowadzić z równowagi, no i używa całkowicie błędnej, niemerytorycznej argumentacji. Nie? Właśnie dotyczące stosowania witaminy C, między innymi w chorobie nowotworowej. No przez powiedzenie pana doktora Grzesiowskiego, jeśli dobrze pamiętam, on mówił, że zastosowano witaminę C u dziecka, które miało niewydolność nerek, to wskazuje na to, że pan doktor jest ignorantem, dlatego że wtedy nie stosuje się właśnie witaminy C, kiedy Grzesiowski są... Pan doktor mówi, że takie osoby jak pan powinny być postawione przed sądem. Ale znowu ad personam, czyli atakowanie osoby, a nie na argumenty. Powinny ponieść odpowiedzialność za to, co robią. Jest pani słynna z tego, że pani przerywa, natomiast proszę mi dać dokończyć. Nie. Nie jestem. A skąd to w ogóle przyszło panu do głowy? No choćby stąd, że przerywasz mu na każdym kroku, kobieto. Dlatego, że jeżeli mam skomentować, to komentuję. W przypadku niewydolności nerek, tak jak wskazują badania, czy wskazuje praktyka lekarska, nie stosuje się witaminy C, więc o czym jest mowa? Mówimy o przypadku, gdzie witaminy C nie stosuje się, a pan doktor mówi, stosuje się i wtedy można uszkodzić, bo dziecko uszkodzone. To jest powiem jedna sprawa. Powiem panu, o czym jest druga mowa. Druga sprawa. Jeżeli pan profesor mówi, że nie ma takiej... Znowu była próba przerwania. Powiem panu, o czym jest mowa. No, przecież słyszeliśmy, o czym jest mowa. Ale Agnieszka Gozdyra chce pilkę kolejną wbić. Takich badań, czy nie ma takich doświadczeń, to zapraszam do tych ośrodków, na przykład w Stanach Zjednoczonych, chociażby klinika doktora Riordana, gdzie robią to od wielu lat. Pan tam był, tak? Znowu, wtrącenie się, pan tam był, tak? Tak jakby Zięba powiedział do Gozdyry, no a co, pani zna tych lekarzy? Że ich pani tutaj przytacza, to jest taka w ogóle nie mająca nic wspólnego dalej z głównym tutaj zagadnieniem. Manipulacja, no po prostu manipulacja, no i to na każdym kroku, co kilka sekund
w czasie trwania tej rozmowy wychodzi. Ja nie byłem w klinice doktora Oriordana, nie byłem, natomiast doskonale znam pracę, doskonale wiem, co oni tam robią. Byłem w Meksyku wielokrotnie, w 9 klinikach, w których tego typu rzeczy się stosuje, gdzie no, naprawdę ilość informacji dotyczącej stosowania witaminy C we wlewach dożylnych w przypadku chociażby choroby nowotworowej jest masowa. Dobrze, to uporządkujmy. Ostatnie czyli zdanie, pan inżynier mechaniki. No, ale... Znowu, pan inżynier mechaniki. Znowu atak personalny. Znowu próba podważania osoby. Zauważcie, że w tym wywiadzie ona nie skupia się na tym, o czym on mówi. Ona się w ogóle do tego nie odnosi. Facet jej mówi, że są badania, że opiera to o, wymienił nawet, o, w jakich klinikach był, w jakich klinikach możemy znaleźć prace naukowe na ten temat i tak dalej. Ona w ogóle się do tego nie odnosi. Ona nie jest tym zainteresowana. Ona tylko szuka jakichkolwiek sposobów, żeby zdyskredytować jego jako osobę. Jest to tak wyraźnie widoczne tutaj, że aż przerażające. Proszę nie szafować inżynier mechaniki, ale pan dlatego, powiedział, że jest inżynier moje mechaniki. Wykształcenie techniczne tu nie ma nic do rzeczy. No dokładnie, no już widać, że ta próba zirytowania tego człowieka powoli przynosi jakieś efekty, no bo on już też, no widać, że ta taktyka, która jest stosowana przez Gozdyrę, no działa już na niego naprawdę, naprawdę bardzo irytująco. Ja się mu nie dziwię, bo ileż można opierać się czemuś takiemu, nie? Kobieta próbuje za wszelką cenę skupiać się na nieistotnych kwestiach, jak na przykład jego wykształcenie. Proszę pana, wykształcenie to, co ja napisałem ma coś do rzeczy, w książce jeżeli się liczy, mówić ludziom, ale proszę jak mają nie zdrowo mówić żyć. Tego. No i znowu, wykształcenie ma coś do rzeczy, jeżeli chce się ludziom mówić, jak mają zdrowo żyć. Naprawdę? Skąd w ogóle to jest wzięte, nie? Takie powiedzenie. No to jest typowy błąd logiczny. Nie masz wykształcenia medycznego, nie mów o zdrowiu. Czyli wszelakie promowanie zdrowia przez kogokolwiek, kto nie jest po szkole medycznej, no ma być ignorowane, prawda? Czyli wiecie, według tej kulawej logiki Agnieszki Gozdyry, jeżeli ktoś wam z rodziny na przykład mówi, no słuchaj, jedz tam zdrowe rzeczy, no to trzeba mu powiedzieć, słuchaj, jak nie masz wykształcenia medycznego, to mi nie mów, co jeść i będę jadł, co będę chciał. Jest to taka niedorzeczność, że... I zobaczcie, ta kobieta jest... No, uważa się ją za poważną dziennikarkę, tak? Pani Agnieszko, a gdzie pani wykształcenie dziennikarskie, skoro jest pani po studiach polonistycznych? Nie? No ale mówię, to nie ma znaczenia, to sobie teraz możemy takie tylko przytyki wrzucać. Adam Niedzielski też jest ministrem zdrowia, nie ma wykształcenia medycznego. No, moglibyśmy tak się tutaj przekrzykiwać. Totalnie nieprofesjonalne, manipulacyjne działania ze strony prowadzącej. Że ja jestem inżynierem mechanikiem i w związku z tym wypowiadam się na tematy medyczne. Znowu po raz chyba piąty przyczepiła się do tego, że on jest inżynierem mechanikiem i cały czas stara się budować jakąś narrację, że to jest w jakiś sposób ważniejsze od tego, o czym on mówi, do czego się ona w ogóle nie odniosła, czyli do tych konkretów, że on opiera swoje publikacje na badaniach, na pracach naukowych. Ona się w ogóle do tego nie odnosi. Ja jestem autorem jest książki zachęca przede pan wszystkim. Do tego, żeby mówić prawdę, w związku proszę, z tym mówimy no, prawdę. Ale to mówmy prawdę. Mówimy prawdę. No pan tak, inżynier ja mechanik napisał dwie... Znowu inżynier mechanik, znowu to samo. To jest... Tego się nie da słuchać, nie? To jest po prostu już... No przegięcie pały. Książki, jestem autorem książki, zdrowiu, tak czy nie? Jestem autorem książki, w której opisałem i podałem źródła, podałem materiały źródłowe, gdzie stosowano witaminę C. W drugiej części książki, której z pewnością pani chyba nie przeczytała, ja wyraźnie napisałem, wyraźnie powiedziałem, nie kłóćcie się ze mną. Jeśli chcecie dyskutować na ten temat, to dyskutujcie z autorami prac, które przytoczyłem. Ja jestem listonoszem, który przyniósł niektórym lekarzom złą wiadomość. Oni chcą zastrzelić listonosza, ale wiadomości się nie zmieni. No i właśnie tym ostatnim zdaniem Agnieszka Gozdyra została spuszczona do kibla przez Jerzego Ziębę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wywiad, o tą rozmowę. Mam nadzieję, że dzięki właśnie analizom, tego typu analizom, przysłuchiwaniu się tym, w jaki sposób ludzie między sobą rozmawiają, przysłuchując się tym rozmowom, dojdziemy do wniosku, że no tu po prostu dzieją się rzeczy niebywałe. Argumentacja jest niemerytoryczna,
a ci ludzie uważają się za profesjonalistów, którzy no, mają jakiś wpływ na opinię publiczną, nie? To jest przerażające. A co my możemy z takich rozmów wynieść? No właśnie to, że dzięki temu, że będziemy wyłapywali takie rzeczy i je omawiali dogłębnie, szczegółowo, w naszym życiu codziennym, moi drodzy, będziemy odporni później, żeby nie dawać sobie wciskać kitu, nie? Kilka razy spotkasz się z taką niekompetentną argumentacją, jaką tutaj przedstawiła Agnieszka Gozdyra na przykład, spotkasz się z tym w codziennym życiu, no i nikt ci nie wciśnie kitu i będziesz mógł kogoś po prostu ustawić do pionu. Dzięki temu powinno być lepiej, nie? Chyba. No tak mi się wydaje. Dobra, dziękuję wam za uwagę i do następnego. Cześć!